Działając zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym otwieram sesję Rady Miejskiej Trzcianki. Witam w szczególności radnych oraz sołtysów gminy Trzcianka, burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Jaworskiego, sekretarz gminy panią Alinę Matkowską, skarbnika gminy panią Joannę Zieńko, kierownika referatu organizacyjnego panią Joannę Noj, kierownika referatu planowania i gospodarki nieruchomościami pana Marcina Buźkę, inspektora referatu ochrony środowiska pana Jacka Kowalskiego. Witam również panią Małgorzatę Wojtaszyn, specjalistę do spraw OSP i obrony cywilnej. Witam prawnika panią mecenas Danutę Ciesielską. Szczególnie miło mi powitać również panią inspektor z Biura Rady Marzenę Domagałę. W tym dniu miło mi powitać również zaproszonych specjalnych gości na dzisiejszą sesję, a jednym z nich jest pan dowódca 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie, wchodzącego w skład Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownika Macieja Betkę. Witam. Witam również dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance, pana Damiana Majewskiego. Witam również mieszkańców, którzy oglądają naszą sesję za pomocą internetu, zaproszonych gości i media. Witam również urzędników, którzy oglądają sesję za pomocą internetu. W tej chwili, szanowni radni, zarządzam sprawdzenie kworum. Dobrze, proszę. Nie pokazało, ale na sali sesyjnych obecnych jest 17 z 21 radnych, co stanowi ilość, która zgodnie ze statutem ma zdolność do podejmowania uchwał. Ze spraw informacyjnych o głos podczas sesji zgodnie ze statutem poprosił mieszkaniec Trzcianki, pan Przemysław Kusz. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad. Szanowni radni, otrzymaliście taki porządek obrad na 7 dni przed dzisiejszą sesją. Jest wam znany. Jeżeli jest jakiś pomysł do tego porządku obrad, to słucham. O głos poprosiła pani radna Jadwiga Durejko. Proszę. Szanowni radni, ja bardzo bym prosiła, żebyśmy wyłączyli z dzisiejszych obrad pozycję 10, to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Trzcianki i części obrębu Dłużewa. Powiem państwu, że uzasadnienie jest takie, iż po pierwsze uważam, że to jest wydatek z pieniążków bieżących i powinniśmy się najpierw dużo bardziej pilne sprawy z wydatków bieżących uzupełniać, bo słyszę, że burmistrz jeszcze nie poprzekazywał pieniążków, które obiecał. Natomiast jednocześnie też chciałam uzmysłowić państwu, że ten projekt dotyczy za jeziorem, terenu za jeziorem. Jak państwo pamiętacie, na ostatniej sesji procedowaliśmy sprawę tutaj też wycinki drzew i tego typu historii. Mało tego, jako Rada uznaliśmy uchwałę tą, tak, będącą skargą na działania burmistrza w tym rejonie. Sprawy na dzień dzisiejszy jeszcze nie są zamknięte, nie są wyjaśnione. Uważam w tym momencie, że procedowanie tego typu terenu to jest tak jakby policzek w Radę. Nie zamknęliśmy tematu, nie wyjaśniliśmy tematu do końca. A tym projektem, tym planem zagospodarowania, tak jakbyśmy chcieli to przypieczętować. Na zasadzie przestańcie o tym mówić. Także bardzo proszę radni o przegłosowanie wyłączenia tej uchwały z dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również tutaj o głos poprosił pan burmistrz. Proszę bardzo. Szanowni państwo, ja poproszę pana kierownika o wyświetlenie tutaj planu. Z tego względu, że te argumenty nie... Te argumenty... Głos przeciw. Proszę o wyświetlenie planu, bo pani mówi o jednym. Głos, a nie... Ja też nie uważam... No proszę państwa, rozumiem, że ja mam teraz głos, tak? Nie pani radna Durejko, tak?
Proszę. To ja poproszę, poproszę, żeby wszyscy wiedzieli, szczególnie pan sołtys Sarcza, który jest tutaj obecny, który też jest zainteresowany tym planem. O czym mówimy? Proponujemy państwu podjęcie uchwały, która mówi o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na obszarze od obecnie już obowiązujących planów związanych z jeziorem Logo do tych planów, które są przygotowane bądź na ukończeniu opracowania przy jeziorze Sarcze. Obecnie kończy się procedowanie planu w tej wschodniej części jeziora Sarcze. Kończy się procedowanie planu przy ulicy Gorzowskiej i przy tej części przy kanale. I ten plan proponowany, przystąpienie do tego planu proponowane, to jest brakujący element między tymi planami, które już są w trakcie bądź już są uchwalone. Dotyczy to terenów z północnej strony jeziora Sarcze i też przy jeziorze Logo. Są to tereny obrębu Dużewo, który od dłuższego czasu sugeruje czy wnioskuje o to, ażeby w tym obszarze doprowadzić do porządku kwestię zagospodarowania, szczególnie dróg. Sołectwo Sarcz nie ma możliwości wydawania środków na wzmacnianie tych dróg, uzbrajanie tych dróg w kruszywo, ze względu na to, że drogi te stanowią własność prywatną. Przyjęcie, nie przystąpienie, ale przyjęcie planu będzie pozwalało na to, żeby te sytuacje już próbować uporządkować i część z tych dróg po prostu potraktować jako drogi publiczne, czy po prostu drogi, bo na razie to są działki rolne w kształcie dróg i będące własnością prywatną. Z drugiej strony faktycznie są jeszcze te tereny przy ulicy za jeziorem i tutaj absolutnie nie wiem, jak można zinterpretować obecną propozycję uchwały jako policzek wymierzony w Radę Miejską Trzcianki. No, jeśli taki jest odbiór, to ja nie mogę przeprosić za to, bo nie jestem w stanie tego zrozumieć, że to jest policzek wymierzony w Radę Miejską Trzcianki. Proponujemy uchwałę o przystąpieniu do tego planu ze względu na to, że szereg uchwał mamy zaplanowanych do realizacji. Skończyliśmy na poprzedniej sesji przyjmowanie planu na osiedlu Grodgera i obecnie możemy pozwolić sobie na kolejne przystąpienie do planu. Proszę zwrócić uwagę, że to o ile ta Rada Miejska Trzcianki może przyjąć uchwałę o przystąpieniu, to zupełnie inna Rada Miejska Trzcianki, bo już będzie po wyborach, będzie w ogóle ten plan przyjmować. Także tym mniej zasadne jest dla mnie to sformułowanie, którego pani Jadwiga Durejko tutaj użyła. I jakby jedno z drugim też przede wszystkim nie ma żadnego związku. To przystąpienie ma pozwolić na to, żeby zaczęły się prace nad tymi terenami. Co więcej, bo ja znam ten temat, bo poruszany był na komisjach, żadna z komisji nie przyjęła takiego wniosku, ani o zdjęcie z porządku obrad, ani o wprowadzenie zmian w tym projekcie. Żadna z komisji, a były takie wnioski, żaden z tych wniosków nie został przez żadną z komisji przegłosowany. Stąd no, zaskakująca próba jeszcze kolejnego tutaj podważenia tej idei, a jest ona wynikiem przemyślanych działań, które już od dawna były planowane, od dawna były obiecywane sołectwu Sarcz między innymi i jest to efektem no, szczególnie tych wniosków stamtąd idących. Także proszę państwa o przystąpienie do sporządzenia tego planu. Ten plan będzie podjęty przez inną Radę Miejską Trzcianki, Radę Miejską, która będzie złożona z osób, które wygrają już jakby te wybory, które na wiosnę przyszłego roku się odbywają. Także na pewno nie będzie to dotyczyć tutaj państwa czy wszystkich z państwa i nie jest absolutnie żadnym działaniem wymierzonym w Radę. Nijak nie związanym jest w ogóle tutaj z tą sytuacją i jeśli by na to patrzeć, co próbowałem też wczoraj wyjaśnić na komisji, jednej z komisji, przyjęcie tego planu, mówimy tutaj o, nie wiem, za półtora roku, dwa lata, może trzy lata, sam park Grodgera był, park przy osiedlu Grodgera był robiony przez trzy lata,
będzie musiało być, ten plan będzie musiał być zgodny ze studium warunkowań z kierunku zagospodarowania przestrzennego. Także idąc tokiem myślenia tutaj pani radnej i kilkorga innych radnych, to tak naprawdę Rada Miejska Trzcianki powinna być żywnie zainteresowana tym, żeby ten plan przyjąć, żeby te działania, które nie podobają się części oczywiście radnych, wyeliminować. Bo jeśli tego obszaru nie obejmiemy planem, to będą wydawane tam nadal warunki zabudowy i ten teren no, będzie się rozwijał w tym kierunku, w którym teraz się rozwija, w którym teraz poszedł. Nie ma jakby prawnej możliwości innej poza planem miejscowym, który musi być zgodnym ze studium, a w studium myślę, że wszyscy wiemy, chociaż widzę, że państwo nie chcą pozwolić, rozumiem, panu Marcinowi, ale ja proszę pana Marcina o wyświetlenie tego planu. Wyświetlenie. Ale ja nie chcę, żeby pan Marcin, kierownik referatu, zabierał głos. Przy głosie jestem ja, a chcę, żeby dla zobrazowania mojej wypowiedzi wyświetlona została e-mapa, na której będzie widać studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Proszę panią mecenas najpierw o zabranie głosu, kto się zgłasza. Przepraszam bardzo, ja chciałam tylko tutaj przypomnieć, pan przewodniczący, zgodnie z paragrafem 15, ustęp 1, punkt 2 statutu, tak, literka B, udziela głosu poza kolejnością burmistrzowi lub osobom przez niego wskazanym celem udzielenia na bieżąco wyjaśnień w sprawach uwag, wniosków zgłoszonych przez radnych. Proszę mi znaleźć punkt, że jesteśmy zobligowani do prezentacji. Znaczy nie ma, nie będzie żadnej prezentacji. Jest głos, ja to rozumiem, ja znaczy szanuję głos pana burmistrza, tak? Radni za chwilę podejdą do wniosku i zagłosują, tak czy siak. No. Pan przewodniczący udziela głosu, pana decyzja, tak? Ale wniosek tak? formalny jest i musimy go przegłosować. A w momencie, gdy pojawia się wniosek formalny, mam prawo dopuścić jeden głos przeciw. I taki głos przeciw jest burmistrza? Nie no, głos przeciw może być z rady. Ja jestem dopuszczony do głosów, jak mniemam, na podstawie tego zapisu, który przywołała pani Dobrze, mecenas, czy jeszcze jest że jakikolwiek... burmistrzowi udziela się głosu poza kolejnością. Dobrze, udzieliłem panu głosu i za to oczywiście dziękuję. Rozumiem, proszę. Że pan przewodniczący mi jeszcze tego głosu nie zabiera, nie, proszę bo nie zauważyłem, żeby takie sformułowanie padło. Ja pragnę tylko uzmysłowić państwu, co zawiera studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Na tym obszarze, jeśli pan kierownik włączy tutaj teraz wizualizację samego studium, są przewidziane konkretne przeznaczenia terenów, z którymi ten plan miejscowy, jeśli już będzie przyjmowany, a dzisiaj nie mówimy o przyjęciu, a jedynie o przystąpieniu do opracowania tego miejscowego planu, będzie musiał być zgodny. Czyli to, o czym tutaj pani Jadwiga Durejko mówi, kontrowersje, że to ten teren, że to jakieś działania bliżej niezwiązane, no tak naprawdę teraz w obecnie obowiązującym stanie prawnym burmistrz Trzcianki będzie cały czas wydawał warunki zabudowy na tym terenie, jeśli tylko tacy wnioskodawcy się znajdą. W momencie, w którym plan zagospodarowania zostałby przyjęty, a mówimy tu o perspektywie dwóch, może trzech lat, to wtedy zapisy planu przyjętego przez Radę Gminy będą wiążące dla właścicieli tego terenu. Obecnie każdy z właścicieli tych terenów, które tam są, będzie mógł liczyć na to, że gmina, a w imieniu gminy burmistrz wyda warunki zabudowy na ten teren. A tak wygląda studium dla państwa, dla przypomnienia państwu, jak to jest. Powtórę, o czym jeszcze nie wspomniałem, co padało też na komisjach. No na tym terenie Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę, że będą realizowane społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Te działania są kontynuowane i procedowane na jednej z działek, które zaznaczone są w studium jako mieszkaniówka wielorodzinna, czyli przeznaczone są pod wielorodzinną zabudowę. Na bazie tego planu nadal będzie można tę zabudowę wielorodzinną realizować. Podjęcie planu, oczywiście mówimy tu o perspektywie tych dwóch lat, będzie wpływało na to, że proces inwestycyjny będzie sprawniejszy. Także tylko przywołuję to, pytanie. Jak wygląda te studium. Jedno pytanie mam do pana. To wszystko, co pan mówi, jest z pana punktu widzenia prawdą, natomiast to wszystko powinno zostać omówione w czasie omawiania tego punktu. Jeżeli ten punkt, no ja nie wiem, ja nie będę wyrokować.
Może zostanie ten punkt i będziemy o nim rozmawiać i wtedy znowu będzie pan musiał to powtarzać. Ja szanuję pana głos, że to jest głos przeciw. Pan ma tu pewne argumenty, które rzeczywiście zostały wyartykułowane. Jest to głos przeciw, przyjmujemy go, przychodzimy do głosowania. I w tym momencie nie jest teraz na miejscu omawianie tej uchwały, jak to przebiega granicę, ponieważ o tym porozmawiamy w czasie procedowania tej uchwały. No ja, panie burmistrzu, naprawdę... Kończąc, tylko nie wszystkie projekty uchwał, żeby państwo wiedzieli, trafiają do... Państwa radnych, bo takie projekty uchwał w dniu dzisiejszym państwo otrzymali i został przez pana przewodniczącego wprowadzony projekt uchwały, który państwo chcą teraz po tym wniosku formalnym, rozumiem, zdjąć z porządku obrad, czyli nie dyskutować nad nim, bo tej dyskusji państwo nie dopuszczają, bo może być jeden głos przeciw z rady oczywiście. Taki projekt uchwały też trafił do państwa związany z Parkiem Krajobrazowym, którego państwo nie zobaczyli, bo jest on w zamrażarce umownej pana przewodniczącego. Wówczas nie został wprowadzony do żadnego porządku obrad i został zmieniony i przeprocedowany zupełnie inny. Także no, dobrze by było, żeby Rada Gminy robiła to, co do czego jest została powołana, czyli dyskutowała nad uchwałami, a nie zdejmowała je z porządku obrad. A nie, burmistrz jest odpowiedzialny za to, żeby przygotować projekt uchwały. Proszę państwa, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie Parku Krajobrazowego, to rzeczywiście to jest w kompetencjach tylko i wyłącznie Rady Miejskiej Trzcianki o procedowanie właśnie tego typu spraw. Natomiast ja nie przypominam sobie, żebym wystosował do burmistrza jakikolwiek wniosek o przygotowanie uchwały i tak dalej. Szanuję, burmistrz wykonał pracę swoją, podał swoje argumenty odnośnie procedowania prac, uchwały nad właśnie tym projektem przysłanym nam z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast z racji tego, że to jest w kompetencji Rady, jako przewodniczący powiedzmy kieruję obradami, przygotowuję różne rodzaje pisma, więc stworzyłem taki projekt, który, przypomnę, został przyjęty przez Radę naprawdę bez głosu sprzeciwu. Ja tylko mówię, że pan przewodniczący nie pokazał projektu uchwały, to został przekazany do Biura Rady. A my przekazaliśmy do Biura Rady nie celem zapoznania się przez pana przewodniczącego z tym projektem, tylko żeby państwo radni wszyscy się zapoznali z tym projektem. Ja myślę, że połowa Rady na pewno jest w posiadaniu tego wniosku, więc tutaj nie widzę w ogóle... Dobrze, przerywam w tej chwili tą dyskusję, przechodzimy do głosowania wniosku. Ja panu bardzo dziękuję, rozumiem w jakiej pan jest sytuacji. Prosiłbym tylko jednak, żeby to wszystko zostało porozłączane. Tak, głosujemy. Jest to wniosek radnej Jadwigi Durejko o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji. No nie, to nie jest to. Proszę, mamy tutaj inny. Proszę to wykreślić. Jeszcze momencik. Dobrze, szanowni radni. Wniosek radnej Jadwigi Durejko o wykreślenie punktu 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Trzcianki i części obrębu Dużewo. Głosujemy.
Za 13 radnych, przeciw 5 radnych, nie było głosów wstrzymujących. Punkt został zdjęty z porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś wnioski na temat porządku obrad? Do porządku obrad? Pani chce się zgłosić? To proszę, tu jest głos udzielić. Panie Przewodniczący, zadział się precedens, nie można koło tego przejść tak spokojnie. Czy Pani zauważyła, akceptując właśnie tą sytuację, że my właściwie nie potrzebujemy porządku obrad? Jeżeli burmistrz potrzebuje przedstawić swoje sprawy, to po prostu w każdej chwili przepraszam, je przedstawi. Bardzo, jesteśmy w ustalaniu porządku obrad. Przechodzimy do... Nie widzę więcej głosów. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu numer 58/23 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 26 stycznia 2023 roku. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie widzę, to przystępujemy do głosowania, do przyjęcia. Głosujemy. Za 18 radnych jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Szanowni Państwo, dobrze. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat w tym punkcie to są Wojska Obrony Terytorialnej i Obrona Cywilna, współpraca gminy i stopień przygotowania przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz usuwania następstw klęsk żywiołowych, zasoby i struktura. Jak przypomnę, wynika to z planu pracy Rady, który przyjęliśmy na rok 2023. Dzisiejszy, powiedzmy, ten czas, którym obradujemy nad tym punktem, zbiega się z wybuchem krwawej wojny na Ukrainie. Zagadnienia, które chciałbym, żeby tu zostały poruszone, zdają się być kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej mają już ugruntowaną pozycję. W naszym kraju jawią się nam jako formacja dobrze wyszkolona, doposażona, ponadto złożona z ludzi znających dany teren i lokalne społeczeństwo. Jednak gdy patrzymy na to, co się dzieje w ostatnich latach i zadziało się w naszej najbliższej przestrzeni, mam tu na myśli COVID-19 i to, co wydarzyło się na naszej wschodniej granicy z Białorusią oraz już poza nią na terenie Ukrainy, powoduje, że dziś patrzymy na WOT-y już nie jako w cudzysłowie dużym formację paramilitarną lub ćwiczebną, lecz na tych, którzy realnie mogą w przyszłości ten teren bronić. Być może bronić nas, rozdawać broń, być może nas szkolić. Czyli prostym językiem patrzymy już na WOT-y jako na wojsko. Czy są takie? Mamy dzisiaj, żyjemy w takich czasach, że mamy sojuszników mniejszych, większych, ale zapewne nikt, kto pamięta, jak wyglądał świat 4 lata wstecz, nie pokusi się, aby w 100% powiedzieć, wyrokować, jak będzie on wyglądać za kolejnych 4 lata. Dlatego dzisiejsza dyskusja ma dać odpowiedź na wiele pytań, jakie z pewnością artykułuje zwykły szary mieszkaniec. Jakie kompetencje posiada WOT, jakie działania przeprowadza oraz niesie ich obecność, co ma do zaoferowania mieszkańcom, władzom gminy, ogólnie naszej wspólnocie, również w ramach działań innych niż te militarne. Są to pytania zasadne, ponieważ w dniu 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, która dużo spraw precyzuje, jednak jeżeli chodzi o obronę cywilną, niesie ze sobą wiele niejasności, gdyż nie do końca wiadomo, jaką rolę w tej chwili odgrywają w niej poszczególne elementy, w tym ogromny potencjał WOT-u. Widzicie Państwo, że temat tak naprawdę jest złożony z dwóch części, WOT i obrona cywilna. Być może to pytanie niezbyt będzie trafne, patrząc z perspektywy funkcji oraz tej mównicy, lecz ja nie boję się zadać takiego pytania. Co to tak naprawdę jest obrona cywilna?
jaka tak naprawdę zwykły mieszkaniec tej gminy na hasło obrona cywilna, widzę przed oczami ofiarną pracę dwóch najbliższych nam formacji mundurowych, czyli OSP i PSP. Obydwie straże złożone z ludzi, dla których służba w niesieniu pomocy dla wszystkich, którzy je oczekują, jest niejako życiowym drogowskazem. Ich postawę zasługuje na najwyższe uznanie, możemy obserwować ją na co dzień. Chciałbym tutaj podziękować właśnie strażakom za ich trud podczas lockdownu, czy niesienie pomóc właśnie Ukraińcom. Pytanie tylko i mam nadzieję, że wyjdę stąd bogatszy o tą wiedzę, czy słusznie myślimy, że to oni dźwigają na swoich barkach obronę cywilną. Dlatego warto porozmawiać o tym, na co możemy liczyć z ich strony w czasie zagrożeń, ale też również może jest zasadne, żeby zastanowić się, zadać pytanie, co możemy zrobić dla tych formacji, my jako samorządowcy, operujący przecież gminnym budżetem. Co możemy zrobić dla strażaków w czasie pokoju i spokoju, kiedy mamy jeszcze na to czas, żeby w godzinie próby nie zawiedli nie tyle oni, co sprzęt, wyposażenie, szkolenie. Wiem, że burmistrz Sianki jako szef gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wesprze nas pewnymi danymi, które pozwolą nam poznać stan zasobów, tu już powiem może z małych liter, naszej obrony cywilnej. Kończąc to wystąpienie, czyli chciałbym się dowiedzieć kiedy, gdzie, do kogo, po co należy się zwrócić w czasie jakichkolwiek zagrożeń. Dziękuję, pozwólcie Państwo, że zaproszę na mównicę pierwszego gościa, dowódca 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie, wchodzącego w skład Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownik Maciej Betka. Zapraszam. Drodzy Państwo, pozwólcie tylko, przygotuję prezentację. Jakby można mnie tam przełączyć gdzieś. Można podpuścić. O, witam serdecznie. Podpułkownik Maciej Betka. Może przejdę tutaj. Szanowni Państwo, dowodzę 122 Batalionem Lekkiej Piechoty w Dolaszewie. Jest to batalion wchodzący w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Poproszono mnie, żeby przedstawić, jaka jest rola i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie dane, które do mnie, to również tutaj przedstawiłem, numer telefonu czy maila, jeżeli Państwo będą chcieli indywidualnie mi zadać pytanie, to bardzo proszę tutaj kierować pod tymi namiarami, które podałem. I przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o istotę Wojsk Obrony Terytorialnej, to pamiętamy o tym, że to jest piąty rodzaj sił zbrojnych, który powstał praktycznie już pięciolecie, mamy także już od pięciu lat jesteśmy współdziałającą służbą z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych, czyli wojskami lądowymi, marynarką wojenną, siłami powietrznymi, wojskami specjalnymi. Wojska Obrony Terytorialnej jako rodzaj sił zbrojnych wykorzystywane są w realizacji zadań obrony określonych obszarów na terytorium kraju oraz ochrony lokalnej społeczności. Przede wszystkim obrona terytorialna i żołnierze terytorialnej służby wojskowej to są ochotnicy, którzy służą albo pracują na co dzień na rynku cywilnym, czyli osoby, które pracują zawodowo, a terytorialcami stają się niejako w wyniku kryzysu i wojny. Naszą misją to przede wszystkim jest obrona i wspieranie lokalnych społeczeństw, dlatego jestem tutaj u Was, żeby Wam przedstawić, o co w tym wszystkim chodzi. Nasze motto zawsze gotowi, zawsze blisko, zaraz mam nadzieję się wyjaśni. Podstawowe zadania, jakie wykonujemy, to przede wszystkim obrona bezpośrednia i obrona miejscowości, na których się znajdujemy w stałym rejonie odpowiedzialności, za które zaraz powiem, jaki jest zasięg mojego batalionu. Akcje bezpośrednie, rozpoznanie terenu, w którym jesteśmy, wsparcie wojskowe, no i wspieranie oczywiście społeczeństwa, czyli Was. Tak jak już Pan Przewodniczący powiedział, działamy na podstawie ustawy o obronie ojczyzny i decyzji, rozporządzeń, które są tutaj wymienione na slajdzie. Z tej ustawy wynika jasno, że jesteśmy jednym z rodzajów sił zbrojnych, a ogólnie siły zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i później tu się tutaj skupię nad tym, likwidacją ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu obrony mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania
i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niezbędnych innego pochodzenia materiałów wybuchowych. Na podstawie artykułów tejże ustawy również wy jako radni i jako burmistrzowie i jako wojewodzi macie swoje zadania, ale to mam nadzieję, że opowiem na następnych slajdach. Tak jak już powiedziałem, 122 Batalion wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady, także postaram się Państwu w kilku słowach przedstawić, gdzie jesteśmy, kto nami rządzi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, jest to jednostka, która dowództwo znajduje się w Poznaniu. Dziedziczymy tradycję przede wszystkim Wielkopolan, czyli naszym patronem jest generał Stanisław Taczak, jak Państwo wiecie z historii, przywódca Powstania Wielkopolskiego. Na podstawie jednostek, które były zlokalizowane w Wielkopolsce, odziedziczyliśmy nasze tradycje i stąd te wszystkie chorągwie, między innymi pętla huzarska, która zawsze była rozpoznawana jako żołnierzy Wielkopolski. Na naszym ramieniu, między innymi ja również takie logo noszę na lewym ramieniu Polski Walczącej, ze względu na to, że żeby być formacją rozpoznawaną w całym kraju, z kolei Wojska Obrony Terytorialnych wywodzą się z wojsk AK, oczywiście no, typowo tylko na wschodzie, ale żeby być rozpoznawalną formacją w całym kraju, mamy symbol Polski Walczącej na lewym ramieniu nosimy. Naszym dowódcą jest pan pułkownik Zbigniew Targoński. Jest to oficer, który ma bardzo bogaty życiorys wojskowy, między innymi brał udział w misjach w Afganistanie, w Iraku, jak również był na placówkach w krajach NATO, gdzie pełnił swoje obowiązki, przygotowując się do objęcia tego stanowiska, które teraz pełni. Pan pułkownik rządzi i dowodzi dwoma województwami, bo Wielkopolska Brygada oprócz województwa wielkopolskiego również jest zarządzana lubuskim. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, zaraz przedstawię. Jak Państwo widzicie na slajdzie, jest to dosyć duży, odległy teren, który swoim odpowiedzialnością realizujemy zadania. Podział stałego rejonu odpowiedzialności pomiędzy 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Są na terenie Wielkopolski trzy bataliony i te trzy bataliony mają swoją odpowiedzialność w taki sposób, jak przedstawione na slajdzie. Skupię się na 122 batalionom, którym dowodzę i jakby północ Wielkopolski jest moja. Odpowiadam za ten teren, który jest przedstawiony, czyli mam 9 powiatów, między innymi Czarnkowsko-Trzcianecki. Z kolei ja ten podział podzieliłem sobie na trzy kompanie, bo takim zasobem ludzkim dowodzę. I jeżeli chodzi o Czarnkowsko-Trzcianecki, Międzychocki, Nowotomyski, dowodzone jest przez drugą kompanię lekkiej piechoty. I dla ciekawostki waszej powiem, że z waszych tutaj, z waszego terenu, czyli z waszego powiatu, u siebie w batalionie mam około 50 żołnierzy na dzisiaj. Co się z tym wiąże? Oprócz tego, że moje stałe rejon odpowiedzialności to jakby cały północ Wielkopolski, to zawsze muszę brać pod uwagę, że dzieląc zadania, muszę brać pod uwagę wszystkie te powiaty, nie tylko jeden lub drugi. Ale tak jak tutaj przedstawiłem na slajdzie, jest kompania, która odpowiada za trzy powiaty, także będzie to kompania do dyspozycji tutaj w tym rejonie. Jeżeli chodzi o służbę u nas, to szkolenie żołnierza, wyszkolenie pełne to trwa 3 lata. I teraz żołnierze, którzy przychodzą do Terytorialnej Służby Wojskowej, może przyjść żołnierz, który był już kiedyś żołnierzem i żeby w ogóle trafił do naszej formacji, przechodzi takie szkolenie wyrównawcze, które trwa 8 dni. Jest to 8-dniowe szkolenie ciągiem, czyli przychodzi na tydzień do nas do szkolenia
i te 8 dni musi zaliczyć, żeby przypomnieć mu w ogóle podstawy służby wojskowej, co się pozmieniało lub się nie zmieniło. Jeżeli przychodzi człowiek, czyli pan, obywatel z cywila, czyli nie był żołnierzem, to takie szkolenie musi zaliczyć 16-dniowe i po tych 16 dniach przystępuje do przysięgi wojskowej i pełni służbę w WOT-ach, czyli Wojskach Obrony Terytorialnej. W pierwszym roku służby szkolenie indywidualne, czyli szkolimy żołnierzy praktycznie podstaw, żeby obsługi bronią, taktyki, topografii, tudzież innych ważnych umiejętności, które przydadzą się i na polu walki, i w różnego rodzaju kryzysach. Drugi rok szkolenia to przede wszystkim szkolenie specjalistyczne, gdy już mamy żołnierzy, tak przedstawiam strukturę sekcji lekkiej piechoty, jest to najniższa struktura, jaką mamy w WOT-ach. W tej strukturze mamy 12 żołnierzy, tak zwaną wspaniała dwunastka, i przypada tam na starszy ratownik, starszy strzelec, saperzy, celowniczy, ratownicy i dowódcy sekcji. I to szkolenie specjalistyczne polega na tym, że już żołnierze szkolą się na tych swoich stanowiskach przewidzianych, czyli ratownicy medyczni szkolą się w ratownictwie medycznym, strzelcy wyborowi szkolą się już typowo w tym strzelectwie i tak dalej, i tak dalej. To, co jest bardzo ważne i co każdego interesuje, to zarobki. Żołnierze pełnią służbę rotacyjnie u nas, czyli jak już żołnierz trafi do Wojsk Obrony Terytorialnych, przejdzie to szkolenie 16 lub 8-dniowe, to raz w miesiącu, dwa dni w miesiącu przychodzi do nas na szkolenie obowiązkowe. Czyli każdy żołnierz, który jest u nas, musi raz w miesiącu na dwa dni do nas przyjść na szkolenie obowiązkowe. Wszyscy żołnierze, którzy do nas trafiają, dostają taki kalendarz szkoleń. Praktycznie od samego początku naszej służby on wie na cały rok, kiedy te dwa dni będzie musiał do nas przyjść. Oprócz szkolenia tego dwudniowego raz w miesiącu, również raz w roku jest szkolenie zintegrowane, dwa tygodnie poligonu, gdzie doszkalamy żołnierza z tego, co nie mogliśmy przeszkolić w te weekendy. I teraz tak, powiem na przykładzie szeregowego, który przychodzi do nas i jeżeli przychodzi, bo mówię cały czas o tych podstawach, czyli żołnierz musi przyjść dwa dni w miesiącu. Za jeden dzień szeregowy to 129 zł 96 groszy. Musi przyjść dwa dni, czyli automatycznie ta suma wzrasta do 259 zł. Jeżeli żołnierz wstawi się na szkolenie, to ten miesiąc, za miesiąc, gdzie się wstawił na szkolenie, dostaje rekompensatę finansową za dodatek za gotowość bojową. Czyli my wiemy, że z tego żołnierza możemy skorzystać, był na szkoleniu, potwierdził, że jest gotowy i z tym dodatkiem za gotowość i za szkolenie miesięcznie żołnierz otrzymuje 715 zł 92 grosze. Jeżeli się tak zdarzy, że potrzebujemy żołnierza do innych celów, na przykład to, co się działo niedawno, czyli COVID i żołnierz pełnił dodatkowe jakieś funkcje, też u was tutaj w Trzciance, w szpitalu robił wymazy i tak dalej, to za każdy dzień szkoleniowy żołnierz otrzymywał dywidendę finansową. Jeżeli był 30 dni, to 30 razy 129 i wtedy żołnierz dostawał rekompensatę finansową za to, że pełnił służbę. Oczywiście adekwatnie do stopnia, jaki żołnierz posiada, to te finanse są odpowiednie wyższe. To, co was najbardziej interesuje, co chciałbym przedstawić, to zarządzanie kryzysowe i pomoc społeczeństwu. My jako formacja uczymy się na błędach, tak? Uczymy się na błędach. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny dowódca WOT jest szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. I co się z tym wiąże? Nasz dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych jest odpowiedzialny za planowanie, koordynację i wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. To dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych, który znajduje się w Warszawie. Jakby dowódca brygady naszej, czyli przedstawiłem już pana pułkownika Targońskiego, w swoim województwie, czyli tutaj w Wielkopolsce, pan pułkownik Targoński, czyli 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, wspomaga wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia jego i może jakby udzielać pomocy wojewodzie.
Już mówię dalej. To, co realizowaliśmy, bo jakby to, co się zadziało ostatnio, czyli COVID, to, że zadziało się, że między innymi realizujemy zadania na granicy białorusko-polskiej, to są to pewne doświadczenia, które zdobywamy i myślę, że dlatego nowa ustawa objęła obowiązkiem Wojska Obrony Terytorialnej w dziedzinie kryzysów. I to, co już realizowaliśmy, to oczywiście punkty wymazowe realizowaliśmy podczas COVID-u. Wsparcie jednostek leczniczych w szpitale, chodzi tutaj o wymazy, o wpuszczanie ludzi do szpitala. Pomagaliśmy również paniom pielęgniarkom wpisywać różnego rodzaju dane, ilu mamy covidowców, ile nie mamy covidowców. Wsparcie stacji sanitarno-epidemiologicznych naszymi żołnierzami. Wspomagaliśmy izolatorium IKAR w Poznaniu, gdzie leżeli ludzie chorzy, ale bez objawów, musieli być izolowani, dlatego wspomagaliśmy to izolatorium w Poznaniu. Ewakuacja DPS-ów. Zdarzyło się tak, że w DPS-ach było bardzo duże zarażenie chorobą i trzeba było odizolować jeszcze zdrowe osoby. To też pomagaliśmy w realizacji ewakuacji tych zdrowych, żeby się ten COVID nie rozpowszechniał. Również transport na szczepienia uszu osób starszych, bo też wspomagaliśmy osoby, które jakby nie mogły rodziny pomóc dojechać na te szczepienia, więc wspomagaliśmy również osoby starsze, żeby pomóc dojechać na te szczepienia. I oczywiście wspieraliśmy policję, jeżeli chodzi o kontrolę kwarantanny, też realizowaliśmy takie zadania. Tak to się przedstawia mniej więcej na dziś. Oddajemy krew, wspomagamy różnego rodzaju akcje poszukiwawcze i to, co się teraz dzieje ostatnio, to między innymi pan przewodniczący mówił, Ukraina. No nie walczymy w Ukrainie, ale wspomagamy społeczeństwo, którzy uciekają przed skutkami wojny i pomagamy przyjąć tych Ukraińców, również załatwiamy miejsca, gdzie, no tak kolokwialnie powiem, rodziny mogą się podziać w miastach, miasteczkach, także to cały czas wspomagamy. I ostatnio oczywiście cały czas pełnimy obowiązki na granicy białoruskiej. Moim zadaniem jest ochranianie miejscowości Terespol i okolic i tam praktycznie nasza brygada cały czas realizuje zadania. Moi żołnierze z mojego batalionu wrócili piątek zeszłego tygodnia, między innymi z wykonywania zadań, także cały czas na bieżąco te zadania są tam realizowane. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju skutki zagrożenia, które mogą czekać tutaj, nie wiem, wybuch, trąba powietrzna, inne takie rzeczy, które mogą się zdarzyć na terytorium Waszej miejscowości, to przede wszystkim, jeżeli się coś takiego zdarzy, to radny, przewodniczący i tak dalej, osoby odpowiedzialne zgłaszają taki problem do wojewody, tak? To wojewoda w przypadku tego typu zagrożeń jest osobą, która na podstawie waszego wniosku uzgadnia z nami, w czym możemy pomóc, jak możemy pomóc, ilu mamy żołnierzy, żeby wam pomóc i czy w ogóle jesteśmy w stanie wam pomóc, tak? I jeżeli uzgodni wojewoda z nami na podstawie waszego wniosku, co od nas chcecie, to wojewoda uruchamia akcję i kieruje w rejon akcji adekwatne zabezpieczenie, tak? Czyli tak ta droga wygląda. Wy do wojewody, wojewoda do naszego dowódcy, z naszym dowódcą ustalone i wtedy dowódca podejmuje, że jeżeli jest to Trzcianka, to najbliższy batalion mój idzie i pomaga, co tam się dzieje. Bardzo ważna rzecz, chciałbym Państwu uświadomić, że my nie jesteśmy służbą ratunkową i my nie jesteśmy samodzielni. My zawsze, jeżeli wykonujemy działania i zadania, to wykonujemy te zadania zawsze ze służbami. Jeżeli i zawsze służby są wiodące, czyli w naszym przypadku, jeżeli są jakieś sytuacje związane z klęskami żywiołowymi, to zawsze dowodzi na miejscu albo straż pożarna, albo policja i my jesteśmy przy nich. To my wykonujemy ich polecenia, ich rozkazy, także nie jesteśmy samodzielną służbą, tylko wykonujemy zadania wspólnie ze służbami.
Także chciałbym, żeby Państwo to sobie zapamiętali, że Wojska Obrony Terytorialnej samodzielnie nigdzie nie będą działać, tylko zawsze współdziałamy ze służbami, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe oczywiście. Drodzy Państwo, korzystając z doświadczenia, które mamy, czyli jak była sytuacja związana z COVID-em, to w Wojskach Obrony Terytorialnej te wszystkie sytuacje były nazwane. Była to akcja pod nazwą Odporna Wiosna, później gdy się skończył ta pora roku, to przechrzczono to na Trwała Odporność i na ten użytek stworzono taką aplikację, którą być może Państwo również korzystali, że jako Wojska Obrony Terytorialnej została stworzona aplikacja, na którą logowały się czy burmistrzowie, czy starości, czy inne podmioty samorządowe i dzięki tej aplikacji zgłaszaliście swoje potrzeby, czyli już po prostu mieliście komputer, na komputerze okienko, które tutaj prezentuję, czyli trzeba było się zalogować, dostawaliście od nas login, hasło i realizowaliśmy pewne czynności. Oczywiście, żeby się tam zalogować, trzeba było się potwierdzić, powpisywać wszystkie rzeczy, które były związane z prowadzeniem konta i gdy już byliście zalogowani, to precyzowaliście swoje jakby potrzeby. I tak wyglądał ten arkusz kontaktowy. Pisaliście, że na przykład w dniu takim i takim, o godzinie takiej i takiej będzie transport maseczek i prosimy o pomoc w rozładowaniu maseczek, które jadą z Poznania do Trzcianki i jest to około, nie wiem, dwóch kontenerów i prosimy o rozładowanie albo też prosimy o przewiezienie i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tej ankiety wszystko szło do wojewody, to wojewoda jakby sprawdzał, czy jest w stanie wykonać pewne zadanie, czy rzeczywiście te przysłowiowe maseczki, które tutaj przytoczyłem jako przykład, rzeczywiście będą realizowane. Zwracał się do nas z zapytaniem, czy wojsko jest w stanie zabezpieczyć. Jeżeli wszystko zostało uzgodnione, że tak, jesteśmy w stanie pomóc, no to tutaj status, tu akurat odrzucono, to zły przykład, ale jeżeli wojewoda uzgodnił, wszystko jest ok, to tutaj akceptacja wojewody i to szło do nas, że my wiedzieliśmy, że w dniu takim i takim będziemy realizować pewne zadania. Oczywiście to wszystko było opisywane, co, jak, gdzie, kiedy i tak wyglądało działanie na podstawie tych kryzysów, które się odbywały w COVID-zie. Przypuszczam, że jakby się coś zdarzyło teraz, jakby wyszły jakieś takie różniste rzeczy związane czy z chorobami, czy z różnymi innymi zagrożeniami, to przypuszczam, że również by takie aplikacje powstawały, żeby ułatwić nam komunikację między sobą. Także mam nadzieję, że przytoczyłem Wam najważniejsze rzeczy, które realizują Wojska Obrony Terytorialnej, w moim przypadku 122 Batalion. Czy są jakieś pytania do mnie? Są. Pan radny Tomasz Tomczak, proszę. Ja mam pytanie o ewentualny czas reakcji. Jeżeli by trzeba skorzystać z Waszej pomocy teraz, to ile czasu zajmuje ta ścieżka decyzyjna przez wojewodę, dowódcę, aż do, powiedzmy, momentu uzyskania tej realnej pomocy? Znaczy, ja bym chciał konkret. Jakby pan zapytał o konkretną sytuację. Mamy duży pożar lasu, potrzebujemy 100 żołnierzy WOT-u do zabezpieczenia tego terenu. Rozumiem, czyli działanie będzie wyglądało w ten sposób, że jeżeli zostanie zauważony ogień, to pierwsze będzie zgłoszenie do straży pożarnej. To straż pożarna przyjedzie na miejsce i oni określą, czy są w stanie pomóc lub nie. Jeżeli oni będą mieli z tym kłopot, zwrócą się do swojego przełożonego, że mają za mało jednostek, potrzebują jeszcze, nie wiem, spiły z Poznania, żeby przyjechało. I te służby, które znajdują się na miejscu, dowodzą i już stwierdzają, że nie są w stanie, bo na przykład jest duży wiatr, się tak rozpowszechnia szybko wiatr, że nie są w stanie pomóc. Jeżeli są takie sytuacje kryzysowe,
to nie załatwia się tego papierowo, tylko załatwia się to telefonicznie. Straż graniczna dzwoni do wojewody, przepraszam, nie graniczna, pożarna, do wojewody, wojewoda ma swoje służby, czyli tam też do działań kryzysowych, podejmują szybko reakcję do naszego dowódcy, potrzebnych 100 żołnierzy i przypuszczam, że jeżeli jest taka sytuacja, to my jesteśmy w stanie do 2 dób, bo my też musimy żołnierzy powołać, żeby przyszli i realizujemy zadania. Oczywiście, dlaczego mówię o tych papierach, bo wiecie doskonale, że te papiery to wszędzie też muszą jakby obrót być, ale my już jesteśmy na miejscu, a te wszystkie rzeczy związane z dokumentacją przypuszczam, że będzie w dłuższej perspektywie. Dlaczego mówię, że potrzebuję aż 2 dni? Bo ja żołnierzy, których w batalionie tutaj wykazałem, to ja ich nie mam na co dzień. Tak jak powiedziałem Państwu, ci żołnierze pracują na co dzień, bo tak jak powiedziałem, pracują normalnie w tygodniu, więc jeżeli jest taka sytuacja, to ja tych żołnierzy muszę powołać, czyli jakby zawiadomić ich i pracodawcę, że w dniu takim i taką koniecznie muszą się do mnie stawić, żeby wykonywać różne działania. Szanowni radni, proszę o pytania. Jeżeli nie ma, to ja, może ja zapytam. Rozumiem, że skład żołnierzy, którzy wchodzą w skład Wojsk Obrony Terytorialnej, pracują. Jak wygląda sprawa na przykład przez pracodawcę, żeby udzielili urlopu? Są urlopy płatne, bezpłatne? Jak to wygląda w ogóle ze strony prawnej? Czy zobowiązany, oczywiście myślę, że jest zobowiązany pracodawca udzielić takiego urlopu w momencie, gdy musi pojawić się żołnierz na tych 2 dniach obowiązkowego szkolenia? Tutaj jest taka fajna sytuacja, bo również jednego z moich żołnierzy pracodawcą jest pan burmistrz. Także jest taka sytuacja, że tak jak powiedziałem Państwu, wszyscy żołnierze otrzymują od nas kalendarz szkoleń i oni wiedzą, że w takich dniach będą powoływani do wojska. Jeżeli są takie sytuacje kryzysowe, to żołnierze dostają tak zwanego TNS-a, czyli natychmiastowe stawiennictwo i to natychmiastowe stawiennictwo polega na tym, że pracodawca otrzymuje informację, że dany żołnierz musi się stawić do jednostki na czas kryzysu. I tutaj włącza się ustawa o obronności, czyli są to ćwiczenia wojskowe i pracodawca musi żołnierza zwolnić, no bo jest to zagrożenie życia lub zdrowia, kryzys i po prostu pracodawca musi żołnierza zwolnić. Oczywiście rekompensata finansowa za tym idzie, ale przepraszam, nie powiem Państwu, w jakich to jest kwotach. Rozumiem. A limit wieku takiego, powiedzmy, adepta, który chciałby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? Najniższy wiek, który obowiązuje, to jest oczywiście 18 rok życia, żeby być żołnierzem, a ten maksimum, który na dzień dzisiejszy, to 60 lat wieku. Także taki rozrzut. To może jeszcze, zanim tutaj oddam głos radnym, to jeszcze zapytam, bo tam wyczytałem, że Wojska Obrony Terytorialnej mają za zadanie jako ochrona i obrona cyberprzestrzeni. Rozumiem, że jest jakaś komórka, tak? Potrzebujecie specjalistów, przyjmujecie specjalistów z dziedziny informatyki? Tak, tak. Jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, to realizowane jest przez Wojska Obrony. To już nie na moim szczeblu, nie na szczeblu batalionu, ale rzeczywiście jest komórka, która się tym zajmuje na szczeblu Wojsk Obrony Terytorialnej i rzeczywiście tam są specjaliści teleinformatycy. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Witold Perski. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie pułkowniku, moje pytanko jest takie, 2 pytania. Aktualnie ile batalion liczy żołnierzy na dzień dzisiejszy? Czy to jest tajemnica? Chyba raczej nie, to nie jest tajemnica. A drugie pytanie jest takie, na czym polega wasza praca odnośnie ochrony granicy wschodniej w okolicach Terespola? Myślę, że pracujecie również ze służbami granicznymi, bo tak pan powiedział, że jako sami nie uczestniczy w takich przedsięwzięciach, tylko ze służbami, strażą, policją, służby graniczne. I na czym ta praca polega? Czy to są patrole i jakie zagrożenia wynikają obecnie na tej flance wschodniej granicy z Białorusią, ponieważ słyszymy, że tam cały czas jest to aktywny teren.
i prosiłbym tak troszeczkę bliżej nam przybliżyć tą pracę i ile w tej chwili liczy batalion na naszym terenie. Dziękuję. Docelowo nasz batalion to jest ponad 500 żołnierzy. Na chwilę obecną mam ich 450, więc jakby jeszcze mi trochę brakuje do pełni ukompletowania. A jeżeli chodzi o działania, które realizujemy na wschodzie, to przede wszystkim są to działania patrolowe wspólnie ze Strażą Graniczną. Tak jak już powiedziałem, realizujemy zadania z kimś. Także my realizujemy zadania tutaj ze Strażą Graniczną i to Straż Graniczna jest tym jakby operatorem prowadzącym, czyli no zwykłe patrole wzdłuż granicy, jeżeli zaobserwujemy jakieś działania niepożądane, wtargnięcie na teren naszego kraju, no to realizujemy, ale mówię, służbą wiodącą jest Straż Graniczna i to my ich wspomagamy w działaniu. Znaczy ja działam na terenie tutaj Terespola i Kodenia, więc tam jest rzeka Bug i tam nie ma muru, więc tam typowo takim zabezpieczeniem jest rzeka. No. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Tomasz Tomczak. Ja jeszcze tylko dopytam, czy pracodawcy są chętni dla żołnierzy WOT-u? I czy czasami takie nagłe powołanie do służby nie kończy się, że czasami się nagle odwołuje tego pracownika z pracy? Ja Państwu powiem trochę przekornie, bo taki paradoks COVID-u spowodował, że tej pracy było coraz mniej. I nawet były takie sytuacje, że żołnierze nasi w cywilu, jakby no wiadomo, był lockdown, wszyscy były zakłady pozamykane, to żołnierze, to pracodawcy wypychali tych żołnierzy na jakieś urlopy bezpłatne, więc oni jakby trafiali do nas do służby i to wszystko się fajnie zazębiło. A różnie to bywa, różnie to bywa. Zdarza mi się kilka mam takich sytuacji, że to pracodawca razem ze swoimi pracownikami trafia do nas do służb, ale też są pracodawcy, którzy jakby no, nie podoba im się to, że pracownik wykonuje zadania, ale to wynika po prostu jakby z tego, że są różne zakłady pracy, nie wiem, pracują o żarówki w pile, jest tam ta taśma produkcyjna, jak zabierzemy żołnierzy, to ten grafik trzeba tam pozmieniać i to jest trochę uciążliwe dla pracodawcy, więc chyba nie ma się tutaj co dziwić, dlaczego akurat tak podchodzą. Ale mówię, bardzo dużym ułatwieniem jest to, że każdy nasz żołnierz dostaje ten kalendarz szkoleń i to jest łatwe do... A jeżeli o nagłe rzeczy, no to myślę, że jeżeli są takie kryzysy różne, różniste, to każdego nas to dotyka, więc nawet pracodawca zdaje sobie sprawę, że jak dzisiaj wypuści pracownika swojego, to on jako żołnierz jutro mu może pomóc w sytuacjach. Tym bardziej, że tak jak Państwu powiedziałem, działamy na swoim terenie i to, że działamy na swoim terenie, to po prostu nasi żołnierze, którzy mieszkają tutaj, oni pomagają swoim rodzinom, swoim najbliższym i też to, że pracodawca powie, że nie puszczę, to zaraz może się okazać, że ten przychodzi do niego ten sam człowiek ubrany w mundur i pomaga mu w tym i niestety, brzydko mówiąc, ale musi się twarz zaczerwienić i o rany, no miło, że jesteś, że mi pomagasz. To może jeszcze takie pytanie, może na podsumowanie. Jeżeli widzi Pan pewne aspekty, w którym samorząd może wspomóc WOT-y, to byłaby to odpowiednia chwila, żeby można było o tym powiedzieć. Czy Pan widzi w ogóle takie obszary, w którym właśnie samorząd, czyli rada, burmistrz może aktywniej się wesprzeć WOT-y na tym terenie? Ciężko powiedzieć, bo jakby tutaj z panem burmistrzem też współpracujemy dość fajnie, bo między innymi jedno ze szkoleń przeprowadziłem w Białej w ośrodku, w cudzysłowie panie burmistrzu, powiem mojego żołnierza, pana pracownika, ale ja staram się te szkolenia organizować w miejscowościach i w miejscach, skąd są nasi żołnierze. Także jak będę u was, to bardzo często się tak zdarza, że rozpowszechniam informacje poprzez media, że żołnierze będą się szkolić na takim terenie i wtedy jakby prosiłbym o pomoc i współpracę w danym dziedzinie. Jeżeli państwo widzicie taką sytuację, bo są różnego rodzaju obiekty, które się znajdują na terenie stałego rejonu odpowiedzialności, nie wiem, jakiś zakład produkcji, który jest szczególnie
objęty klauzulą przetrwania i potrzeba jakichś ćwiczeń, też możemy wspólnie ze Strażą Pożarną przeprowadzić takie ćwiczenia, które mogą się przydać w danym rejonie, to też jestem otwarty na wszelkiego rodzaju współpracę z Wami. Bardzo dziękuję Panu Podpułkownikowi, to było naprawdę pouczające. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi Państwa poznać, także dziękuję za to, że mogłem tutaj wystąpić. Szanowni Państwo, jeszcze jest z nami tutaj dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, pan Damian Majewski. I tutaj byśmy może też chcieli troszkę się dowiedzieć na temat obrony cywilnej. Czy to rzeczywiście jest na barkach pana, czy jednak troszkę nie? Witam, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o zakres obrony cywilnej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną, to tak naprawdę musimy poczekać na dwa akty prawne. Pierwszy akt prawny, czyli ustawa o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym, który jest w trakcie dopiero procedowania, projektowania tak naprawdę, oraz drugi zmieniający rozporządzenie o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na ustawę o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i tam tak naprawdę mają być dopiero zawieszone, czy też umiejscowienie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie obrony cywilnej i też obrony, powiedzmy, ludności. Natomiast oczywiście zawsze, kiedy występuje jakiekolwiek zagrożenie, czy to w wyniku działalności ludzkiej, czy też sił natury, no to my jako strażacy jesteśmy, działamy i podejmujemy te działania, jak i zawodowo Państwowa Straż Pożarna, tak i też ochotnicze straże pożarne, które na terenie naszej gminy, jest ich 6, także też tutaj nas strażacy ochotnicy wspierają. Jeżeli chodzi o COVID, no to było też nas widać, tak też jak i kolegów z WOT-u, czy to przy rozwożeniu żywności do osób objętych izolacją i kwarantanną, dowozem osób o ograniczonych możliwościach poruszania się na szczepienia, tworzeniu mobilnych punktów szczepień i tak dalej, szeroko by to można opowiadać. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, przygotowanie sprzętowe, takie dodatkowe na wypadek jakichś zdarzeń losowych, mamy tutaj od gminy, przechowujemy od gminy, które otrzymaliśmy, plandeki do zabezpieczeń, powiedzmy, zerwanych dachów w przypadku wichur, czy też łóżka polowe, które w tym momencie są rozmieszczone w siedzibach jednostek OSP w Białej, Stobnie i Niekórsku, które oczekują na tą falę uchodźców, która rok temu przychodzili Ukraińcy przez naszą granicę w znacznej ilości. Przygotowywaliśmy takie właśnie miejsca. Okazało się ostatecznie, że ich nie uruchomiliśmy, ale byliśmy na to przygotowani. Także to tyle. No musimy czekać na te dwie ustawy i tak naprawdę wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak to ma wyglądać, ta obrona cywilna, obrona ludności w zakresie, czy też nawet zarządzania kryzysowego samego w sobie. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z sali? No w takim razie czekamy na ustawę. Bardzo panu dziękuję. Również dziękuję za możliwość. Jest pytanie? A to pan, przepraszam bardzo, tutaj jest jedno pytanie od pana Witolda Perskiego. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie komendancie, mam takie pytanie odnośnie tych nowych uniformów, bo niedawno się was pojawiły, czy są mobilne, czy są takie lepsze. Jak uważacie, jak się w nich czujecie? Bo teraz to jest nowy nabytek. Tak, w ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna podjęła tutaj decyzję i rozporządzenie powstało na temat nowego wzoru umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Co już mogę powiedzieć jako użytkownik w ciągu 2 tygodni użytkowania tego munduru? Są lepsze. Są lepsze, są wygodne i jest komfort. Kolorystyka taka, że można powiedzieć teraz już trzeba będzie od tego czarnego koloru odejść i odzwyczaić, że chodzimy już w takim kolorze, no ciężko powiedzieć, piaskowo, musztardowym. Nie, myślę, że szybko to się każdemu w oko wejdzie, także. To bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Pan burmistrz tutaj, poprosiliśmy pana burmistrza też o przedstawienie, jak wygląda to z perspektywy właśnie stanowiska. Będzie prezentacja, tak? Trzeba przełączyć chwilkę. Króciutko oczywiście, dynamicznie. Coś pomiędzy oboma panami.
Szanowni Państwo, no jeszcze uzupełniająco o tych dokumentach, które funkcjonują w gminie i odnoszą się właśnie do tematyki dzisiejszego posiedzenia, czy tematyki dzisiejszej sesji, tej głównej. Faktycznie Wojska Obrony Terytorialnej i Obrona Cywilna, tak było to zatytułowane. I ja powracam do tego, co powiedział przed chwilą tutaj dowódca JRG. Czy obrona cywilna i na czym jakby ta obrona cywilna miałaby polegać, skoro obecnie obowiązująca ustawa, która była przywołana na początku dyskusji, w zasadzie zlikwidowała, uchyliła przepisy, które dotyczyły obrony cywilnej i w tej chwili jest wspomniana luka prawna i tej obrony cywilnej, rozumiana jako obrona cywilna, nie ma. No w treści ustawy, jeśli Państwo ją sobie prześledzicie, nie ma sformułowania obrona cywilna. Niemniej jednak wszystkie te plany, które zostały przygotowane przed, na bazie poprzednich przepisów, no jakby są w, powiedzmy, w mocy. A wciąż w przygotowaniu jest wspomniana ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Jeszcze zaraz się do niej też odniosę. Natomiast sama ustawa, która weszła w kwietniu ubiegłego roku w życie, też motywowana, pewnie przyspieszenie jej było motywowane wywołaniem tego konfliktu na terenie Ukrainy przez Rosję, no nie wprowadziła jakichś głębokich zmian, jeśli chodzi o poprzednią ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejsze różnice to no nie ma już tego sformułowania o reklamowaniu, czyli wyłączeniu tych osób, tylko jest po prostu jasno wskazane, że wyłącza się pewne osoby funkcyjne z powołania w struktury już tutaj wojsk, ze względów oczywistych, że też mają inne funkcje do realizacji. I też zwolniono już nas, samorządy, z obowiązku wypłaty żołnierzom niezawodowym tych świadczeń pieniężnych, co jest dość logiczne i teraz jednostki wojskowe to wypłacają. Natomiast zadania, które pozostały do realizacji tu przez gminę, to rejestracja wojskowa, czyli zewidencjonowanie wszystkich tych osób, które powinny zostać zweryfikowane przez Centra Rekrutacji, sama kwalifikacja wojskowa, która jest też prowadzona z naszym udziałem, czy bierzemy udział w tych pracach komisji. Ja mówię bierzemy, ale oczywiście to są osoby wyznaczone przez burmistrza i tutaj też pani Małgorzata się tym zajmuje. Wypłacanie osobom wezwanym świadczeń, nakładanie grzywny albo zarządzenie przymusowego do prowadzenia, jeśli ktoś no, nie chciałby się stawić. Jest tak zwana akcja kurierska, ona faktycznie też była, byliśmy testowani na ten, w tym zakresie, czy to działa w trakcie tej kadencji. Nie było to wymagające jakieś zadanie, ale zadziałało i pozostały jakby w tej ustawie też świadczenia na rzecz obrony w czasie pokoju, czyli nakładamy, jesteśmy pośrednikiem, jakby tutaj nakładamy te świadczenia rzeczowe osobiste na wniosek szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w naszym przypadku w Pile, wydajemy taką decyzję administracyjną, o czym jeszcze potem. Natomiast ustawa o ochronie ludności, no to jest stan prac. Jesteśmy w czwartym punkcie, a skierowanie projektu ustawy do Sejmu to jest punkt 14. Co prawda wczoraj się pojawił artykuł, że już ponoć jakiś kompromis tutaj międzyresortowy został wypracowany i gdzieś to ma przyspieszyć. Natomiast jeśli Państwo sobie wejdziecie na Rządowe Centrum Legislacji, to tak właśnie wygląda stan zaawansowania prac nad tym projektem ustawy. I on może dużo zmienić i do niego się będzie trzeba dostosowywać. Jego będzie trzeba, że tak powiem, wykuć na pamięć i się nauczyć, bo będzie determinował funkcjonowanie wszystkich służb i organów. Ale z takich naszych dokumentów, jakie tutaj funkcjonują na jakby naszą gminę, to głównym takim dokumentem jest po prostu plan zarządzania kryzysowego i jest on podstawowym dokumentem tutaj stworzonym. W 2021 roku był też aktualizowany i jest realizowany z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W ramach tego planu zawarte są po prostu scenariusze wydarzeń, czy rodzaje wydarzeń i przypisane do nich scenariusze działania. Czyli to są te zagrożenia, które mamy powiedzmy na co dzień. Może nie powodzie, ale jakieś podtopienia się zdarzają, upały, susze też się zdarzały. Niskie temperatury, no może rzadziej mamy teraz z nimi do czynienia, ale intensywne opady śniegu czy silne wiatry jak najbardziej tak. Zagrożenia epidemiczne też się okazało, że występują,
przerwy w dostawach energii. Też się nam zdarzały pożary lasów jakby naturalne, no katastrof takich typowych to nie mieliśmy, ani zamieszek społecznych, ale takie scenariusze i schemat działania jest w tym planie zarządzania kryzysowego określony i określone są w nim zadania, obowiązki poszczególnych służb, a my oczywiście współpracujemy ze wszystkimi tutaj podmiotami, które no, mają swoje plany działania i jesteśmy w ścisłej współpracy, jeśli taka sytuacja wystąpi. W ramach tego planu zarządzania kryzysowego określone są plany ewakuacji pierwszego stopnia, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, żeby już przyspieszyć te pierwsze dwa stopnie, to jest odpowiedzialność faktycznie tutaj organu, bo to są te ewakuacje z tego jakby miejsca zagrożenia typowo, czyli tego najbliższego, czy planowane przemieszczenie ludności do tych stref jakby zagrożenia. I jakby ewakuacja trzeciego stopnia, czyli te przemieszczenie już w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i tutaj ewakuację taką podejmuje organ wojskowy. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, taki jest oczywiście powołany, funkcjonuje i w skład jego wchodzą burmistrz jako szef, pierwszy zastępca jako zastępca szefa, jest tam dowódca JRG, jest komendant komisariatu policji, komendant miejsko-gminny OSP, nadleśnicze nadleśnictwa Trzcianka, dyrektor CUS-u, straż miejska, pani Gosia jako pracownik tutaj obrony cywilnej i wojskowości, informatyk, bo też takie zagrożenia i jakby komunikacja przede wszystkim musi być zachowana. No i kierownicy referatów odpowiedzialnych za nieruchomości komunalne i ochronę środowiska. Standardowo spotykane sytuacje, z którymi mogliśmy się spotkać na przestrzeni tych lat. Zaczęło się, myślę, od takiej sytuacji jak skażenie wody w siedlisku. Wtedy też musiała nastąpić pewna reakcja. No nie powiem, że była wdrażana procedura organizacji konferencji prasowej, ale po prostu jakby to było realizowane przez nas, żeby tych mieszkańców poinformować, żeby dotrzeć do nich jak najszybciej, też przez angaż sołtysów i tak dalej. Także to była taka pierwsza sytuacja. Dużo mieliśmy sytuacji związanych z pożarami, szczególnie w Białej, takie pożary. I tu w przypadku tego pożaru Ankaru czy byłej gorzelni, tam to funkcjonowało w tej przestrzeni publicznej jako takie schronisko, noclegownia dla bezdomnych i tutaj faktycznie z Centrum Zarządzania Kryzysowego u wojewody był telefon, czy tam nie trzeba w pewnym momencie wsparcia, bo nie wiadomo było, czy na ile osób jakby ten obiekt funkcjonował i czy tutaj te siły lokalne sobie poradzą, ale służby obecne na miejscu dały radę, tam faktycznie należało jeszcze zakwaterować tymczasowo te osoby, które straciły dach nad głową i do czegoś takiego doszło. Były też silne, to oczywiście jest zdjęcie poglądowe, ale jakby w oddaleniu od ścianki w zeszłym roku też tak właśnie te słupy się poskładały, że nie było tutaj doprowadzonego prądu i wówczas również no odpowiednie organy musiały też właściwie zareagować, jak chociażby dostawy wody, które no wyniknęło, że no lepiej zabezpieczyć się więcej agregatów prądotwórczych niż to, co na przykład mamy, bo na pewne części gminy nie wystarczyło istniejącego sprzętu. Natomiast takie działania, które też były podjęte, a których nie sposób się było spodziewać w tej kadencji samorządu, to z pewnością przywołana sytuacja wojenna, gdzie też trzeba było zareagować, zorganizować czy spotkania, czy przede wszystkim najpierw mieszkańców zainteresowanych niesieniem pomocy. I takie spotkanie odbyło się w zasadzie tego pierwszego dnia, 24 lutego. I 26 lutego było już spotkanie z obywatelami Ukrainy mieszkającymi tutaj, a 28 lutego pierwsi Ukraińcy przyjechali do Trzcianki i zamieszkali. COVID,
który też no, był czymś, co nas z pewnością zaskoczyło, ale nie zaskoczyło pod takim kątem, że nie wiedzieliśmy, jak zareagować. I tu również zarówno zespół, jak i też ochotnicy, stowarzyszenia, wszyscy zostali włączeni w realizację, no najpierw reakcję, czyli dostawy chociażby tych produktów do osób potrzebujących, tutaj też w porozumieniu z strażakami, szczególnie OSP punkt szczepień został stworzony we współpracy ze starostwem. Także takie zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w tej kadencji faktycznie miały miejsce. A poza tym, jakie jeszcze dokumenty mamy, no jest system alarmowania, także mamy syreny alarmowe, no tutaj między innymi na urzędzie i one powinny, znaczy są też, mają możliwość kierowania takich komunikatów głosowych, oprócz tych komunikatów syrenowych, które no powinny dla nas znaczyć zagrożenie. No i syreny w każdej wsi, na każdym OSP, które też w takim przypadku mogą służyć. Jest również śląska aplikacja, którą jeśli wszyscy mają, znaczy jeśli osoby, które mają ją pobraną, no to też otrzymają taki komunikat z zakresu zarządzania kryzysowego, który możemy wygenerować na dany telefon, jeśli te powiadomienia są tam włączone. Oprócz wspomnianego planu jest również plan przemieszczania głównego stanowiska kierowania. Jeśli coś by się działo i zagrażałoby tutaj, nie wiem, urzędowi, to mamy te zapasowe miejsce pracy wskazane jako szkoła podstawowa numer 2. Jeśli by Państwo szukali nas, tu nas by nie było, to prawdopodobnie jesteśmy tam, ale to musi wystąpić sytuacja faktycznie zagrożenia. Niedawno, bo w odpowiedzi na wybuch wojny na terenie naszego sąsiedniego kraju Ukrainy, został stworzony również plan dystrybucji jodku potasu. Ta informacja też była kierowana publicznie. Te tabletki znajdują się już na terenie gminy. W odpowiednim momencie na sygnał władz państwowych rozpoczniemy ich dystrybucję, jeśli będzie taka konieczność. Natomiast lista punktów dystrybucji to jest tożsama z listą lokali wyborczych, do których jesteśmy przyzwyczajeni też chodzić. Czyli są to szkoły i nasze, i średnie, i CUS, i filie biblioteki w Nowej Wsi i Niekórsku. Oczywiście jeśli ktoś trafi do niewłaściwego lokalu, też zostanie obsłużony. Taka jest jakby w tym planie opisana procedura, że tabletki no, mają zostać wydane każdemu, kto po nie przyjdzie. Oczywiście no, powinien on poprosić o tyle, ile potrzebuje i jest w stanie rozdać swojej, nie wiem, rodzinie. Nie ma tego obowiązku jakiejkolwiek rejestracji tego faktu, kto i ile tych tabletek odebrał. No ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. Tak samo miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli wykorzystywać planu ochrony zabytków, który też jest opracowany i mówi o tym, w jaki sposób te zabytki chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy zaginięciem. W momencie, w którym będzie to konieczne, powinna też nastąpić organizacja stałego dyżuru, jeśli byłaby konieczność funkcjonowania urzędu przez no, całą dobę, to też jest na to odpowiednia procedura, natomiast siłą rzeczy nie została ona nigdy, znaczy nie w tej kadencji, a czy we wcześniejszych podejrzewam, że też nie wdrożona i miejmy nadzieję, że też nie będzie ona wdrażana, wcielana w życie, natomiast to już też z zewnątrz jakby musiałoby się zadziać. Jest tak zwana baza Arkus 2015 i jest to baza tych wszystkich sprzętów, które potencjalnie mogłyby być wykorzystane, prywatnych sprzętów, cywilnych sprzętów, które mogłyby być wykorzystane do zwalczania zagrożenia, tak umownie, czyli nie wiem, ktoś, autobusy, duże samochody, które w sytuacji zagrożenia miałyby być wykorzystane, no to zostaną po prostu te osoby zobowiązane do ich użyczenia. No i plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia też jest takim dokumentem, natomiast on ma charakter już zastrzeżony, dotyczy tych sytuacji związanych już z bezpieczeństwem państwa i w czasie wojny i tam no, jeszcze w inny sposób te procedury są rozpisane, a dotyczą no, monitorowania sytuacji, analizy sytuacji, przygotowania systemu kierowania, wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej, ochrony obiektów, ochrony osób i mienia, świadczeń rzeczowych osobistych,
wprowadzania rozporządzeń, które będą akurat decyzji, zarządzeń, które będą wprowadzane z tytułu tego stanu nadzwyczajnego, czy funkcjonowania urzędu w czasie wojny. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to jest jeszcze tutaj ze mną pani Małgorzata, która ewentualnie takiej odpowiedzi może udzielić. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Jak widzicie państwo, temat jest bardzo rozległy. Myśmy tak naprawdę tylko ruszyli odrobinę, mały fragment na dzisiejszej sesji. Zapraszam tutaj radnych do zadawania pytań. Jeżeli takich pytań nie ma, to wszystkim tutaj dziękuję i ogłaszam 10-minutową przerwę do godziny 14:35. Wracamy po przerwie. Przechodzimy do punktu numer 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzyjanka na lata 2023-2035, który będzie również omawiany z punktem 6, czyli projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Tylko tutaj szanowni radni przypomnę, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt pozytywnie w głosowaniu 7 radnych za, jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5 radnych. Wstrzymał się 1 radny, nie było głosów przeciwnych. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5 radnych, jednogłośnie. Natomiast jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 7 radnych jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, głosując za 5 radnych, wstrzymał się 1 radny i Komisja Spraw Społecznych zagłosowała za 5 radnych jednogłośnie. Otrzymaliśmy również propozycję wprowadzenia zmian i tutaj bym oddał już głos panu burmistrzowi. Szanowni państwo, w uchwale budżetowej głównie trzy takie zmiany większego kalibru. Jedna z nich to wprowadzenie 2 025 000 złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz realizacji programu Ciepłe Mieszkanie na terenie gminy Trzcianka. Złożyliśmy wniosek o środki, które teraz będziemy stosownym programem dedykować mieszkańcom, właścicielom nieruchomości wielorodzinnych, którzy chcą zmienić źródło ogrzewania w swoich lokalach mieszkalnych. Można to dofinansowanie przeznaczyć właśnie na zmianę, na zakup nowego pieca, na zmianę systemu ogrzewania, na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej. I to dofinansowanie w zależności od wielkości dochodów może wynosić 30, 60 bądź 90%. Złożyliśmy wnioski na około 70 beneficjentów, natomiast jeśli będzie większe zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców, to jeszcze do końca tego roku mamy szansę, żeby złożyć drugi wniosek o kolejne środki na ten cel. Dzisiejsze wprowadzenie ich do budżetu pozwoli nam na to, żeby ten program uruchomić i w najbliższych miesiącach rozpocząć nabór, tak żeby jeszcze przed sezonem zimowym mieszkańcy mogli z tych środków skorzystać. Drugim takim tematem, który jest dosyć znaczny, natomiast w budżecie, w tych projektowanych zmianach tego aż tak nie widać, proponuję wprowadzenie symbolicznego tutaj w tym wypadku 1000 zł na rzecz realizacji budowy środowiskowego domu samopomocy. Ten ślad w budżecie pozwoli nam na to, żeby rozpocząć postępowanie przetargowe, żeby spróbować zrobić rekonesans wśród wykonawców, a jednocześnie mamy informacje, oczywiście jeszcze nie do końca pewne, bo nie ma takich rozstrzygnięć, że w połowie marca będą wyniki tego naboru na dofinansowanie SDS-ów. Nasz wniosek oczywiście został pozytywnie rekomendowany przez wojewodę i leży teraz w ministerstwie już i
wszystkie urzędy wojewódzkie, w tym nasz, naciskają na to, żeby te wyniki były wcześniej. Łącząc to ze sobą, połowa marca wyniki i konieczność realizacji jak najszybszej realizacji tego zadania, ze względu na to, że ostatnio ten termin był zbyt krótki, przetarg był ogłaszany w czerwcu, wyniki przetargu w lipcu. Teraz jeśli ogłosimy przetarg po tej sesji, to gdzieś właśnie na koniec marca, na tej sesji marcowej, będziemy mogli prawdopodobnie, znaczy będziemy prawdopodobnie mieli wiedzę na temat przyznanego, bądź oczywiście nie, dofinansowania. Wówczas na sesji marcowej zostałoby to dofinansowanie wprowadzone do budżetu wraz ze środkami własnymi, które też są tam niezbędne na zagospodarowanie terenu, i zbiegłoby się to w czasie z możliwością wtedy rozstrzygnięcia przetargu. Jakby ten przetarg, te oferty będą jeszcze przez 30 dni ważne od otwarcia ofert i po tej sesji marcowej byłoby możliwe już nie tyle właśnie wprowadzanie do budżetu i rozstrzyganie, przeprowadzanie przetargów, co po prostu wybór wykonawcy i rozpoczęcie w kwietniu prac budowlanych na tym terenie. Także prośba o to, żeby jeśli faktycznie, a myślę, że od zeszłego roku no to było już takie przekonanie, że tak, chcemy realizować środowiskowy dom samopomocy, to żeby zabezpieczyć ten 1000 zł, żeby ten proces już rozpocząć. No i trzecia zmiana znacząca na pozycjach w budżecie to przesunięcie ze środków na rozbudowę drogi na osiedlu Poniatowskiego 150 tysięcy złotych na rzecz waloryzacji wynagrodzenia wykonawców tych boisk zadaszonych w Białej i Włomnicy. Ten przetarg, który był organizowany przez gminę, był organizowany i rozstrzygany jeszcze przed wybuchem wspominanej wojny w Ukrainie. To spowodowało istotne obciążenie wykonawcy wzrostem cen wszystkich półproduktów czy produktów, które były użyte, wszystkich materiałów, które były używane w trakcie realizacji tej budowy. Wykonawca dociągnął ją do końca, natomiast wystąpił do nas z prośbą o waloryzację wynagrodzenia. Prośba dotyczyła waloryzacji o 8% tego wynagrodzenia. My proponujemy tą zmianą budżetową 3,5% waloryzacji tego wynagrodzenia. Nie da się ukryć, że obecne przepisy prawne nakładają na nas obowiązek, żeby taką waloryzację przewidzieć w umowach, czyli każda tegoroczna umowa już taką waloryzację zapisaną i tak posiada i tak. No tutaj owszem nie było. Natomiast wydaje się, że gdyby sprawa miała iść w jakimś kierunku sądowym, to wykonawcy mieliby jakby uzasadnienie tutaj dla swoich roszczeń i wydaje nam się, że jakby nie ma sensu w tym kierunku iść i po prostu może nie w pełni, ale w jakimś stopniu zgodzić się na zaakceptowanie ich roszczeń i zamknąć ten temat polubownie. No wydaje się, że faktycznie sytuacja, jaka nastąpiła po 24 lutego, znacznie zmieniła otoczenie makroekonomiczne, co również i my jako gmina przecież odczuwamy w szeregu innych cen towarów i usług, wobec czego no, jeśli my to odczuwamy, to na pewno odczuli to też wykonawcy i nasze zdanie tutaj Biura Prawnego też jest takie, że no, że w zasadzie to mieliby szansę na te środki, na odzyskanie tych środków. Pytanie, czy nie właśnie w większej ilości niż te, które my im teraz zaproponujemy. Także to są takie trzy główne zmiany. Oczywiście ta autopoprawka, która teraz jest proponowana. No, wczoraj rozstrzygany był drugi już ponowiony przetarg na utrzymanie czystości w mieście. Oferta owszem została złożona niższa niż poprzednio, około 10%, natomiast nadal jest wyższa od tego, co zostało zabezpieczone w budżecie. Wiadomo, na początku roku przy tworzeniu budżetu te środki są tam zapisywane w okrojonej wysokości i jest konieczność dla rozstrzygnięcia tego przetargu, żeby te środki
w dniu dzisiejszym zabezpieczyć, bo kolejna sesja no to będzie już po tych 30 dniach związania umową, a powtórę no my mamy też do końca lutego de facto umowę na oczyszczanie, bo sobie przedłużyliśmy tylko na 2 miesiące, no na więcej już nie jesteśmy w stanie przedłużać i musimy, żeby ta umowa została podpisana na kolejnych 12 miesięcy, mieć środki w budżecie. No i czy tego chcemy, czy nie, no to takie są koszty realizacji tego zadania. Tak jak mówię, no 10% udało się nam zejść tutaj, trochę ponegocjować od przetargu do przetargu, zmienić trochę specyfikację, ale więcej już no nie zdziałamy. Pozostałe zmiany to są takie już kosmetyczne, niewielkie. No jedna autopoprawka jeszcze, już pani sołtys Biernatowa nie ma, ale prosiła bardzo o to, żeby jeszcze ten 1000 zł tam zabezpieczyć i to czynimy. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Nie widzę. A, jest. Proszę pan radny Witold Perski. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, panie burmistrzu, chciałbym się dopytać odnośnie tych 3,5%. Czy były rozmowy prowadzone z wykonawcą, bo wykonawca wystąpił o 8% tej waloryzacji, a my proponujemy mu 3,5%. Czy były rozmowy prowadzone i czy wykonawca się na to zgadza? I jeżeli nie były prowadzone rozmowy, to czy mamy alternatywę, aby wykonawcę przekonać, żeby nie obstawał przy tych 8%? A jeżeli wykonawca będzie obstawał 6%, czy jest alternatywa, że będziemy mieli te środki i przekażemy 8%, a nie 3,5%? Proszę o odpowiedź na tej sprawie. Postawa wykonawców jest tutaj akurat bardzo, no wydaje się, przyjazna. No jakby nie jest to wyjście właśnie na drogę sądową, tylko chcieliby po prostu takiego ludzkiego gestu z naszej strony. 3,5% jest takim wynikiem, znaczy my się spotkaliśmy oczywiście z wykonawcą, natomiast i rozmawialiśmy jeszcze o troszkę większej kwocie, ale ich satysfakcjonowałoby no, umowne cokolwiek, tak, żeby no, nie ponosić tam większych strat. No a my po spotkaniu uznaliśmy, że jeszcze troszkę zejdziemy w dół i te 3% to jest takie... Ich usatysfakcjonować powinno, a nas nie pogrążyć. Tak, no bo tyle po prostu pieniędzy możemy zdjąć jeszcze z budowy na Poniatowskiego, bo tam jesteśmy po przetargu i jakby te środki no wisiały. No zakładamy, że tam nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie też waloryzacja, bo to jest ta sama umowa też zeszłoroczna, aczkolwiek już było wiadomo, że wojna wybuchła, są trudne warunki i wykonawca był w stanie to przewidzieć w cenie. Także tam tych środków zakładamy, że nam nie zabraknie na Poniatowskiego, jakie teraz przeniesiemy na boiska. A w przypadku boisk, no to przetarg był przed wojną i, no i nie mógł tego wykonawca przewidzieć w cenie. Tak, było spotkanie z wykonawcą, tak. Dziękuję bardzo, dyskusja trwa. Szanowni radni, skoro nie ma chętnych, to przechodzimy do głosowań. O, przepraszam bardzo, tu się zgłosił pan radny Edward Jachimiak. Dobrze, ja patrzę. Tak. Raz, dwa, trzy. Proszę. Jestem słyszalny. Panie burmistrzu, chciałbym poprosić o bardziej szczegółową informację, w jaki sposób, z czego zrezygnowano, tam jest ta kwota 365 chyba tysięcy złotych, zmniejszenie tej ceny za oczyszczanie miasta. Jest to znacząca kwota i stąd moje pytanie, z czego, że tak powiem, zrezygnowano w tym zadaniu. Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, no, zrezygnowano z tego, z czego można było te środki przenieść. Takim miejscem, zresztą wskazanym w tej autopoprawce, są środki na usługę odbioru odpadów komunalnych, ten duży przetarg. Ten duży przetarg został rozpisany na pół roku, no bo wiem, Rada no, zagwarantowała stawkę w postaci 13 zł, co nie
nie dało nam szansy na przeprowadzenie przetargu na cały rok. Więc o ile mamy w budżecie około 10 milionów złotych, tak, zabezpieczonych, to ta umowa no półroczna siłą rzeczy wynosi 4777, czyli teoretycznie mamy pół miliona złotych tutaj buforu, ale to jest tylko ten bufor na ten moment posiadany. Te środki, możliwym jest, że te środki będą potrzebne potem, jeśli rozpiszemy już przetarg na podejmiemy umowę na kolejne pół roku, bo to zależy. Mamy tam w tej umowie prawo opcji, więc możemy ją przedłużyć o 6 miesięcy, ale to zależy od warunków makrootoczenia, czy wykonawca podejmie się za tę samą kwotę na 6 miesięcy przedłużyć. Jeśli tak, no to będziemy tutaj na styku 36 tysięcy jeszcze buforu będziemy mieli na tych śmieciach. Oczywiście to jest takie no, ciężko niemiarodajne, bo tych śmieci może być więcej, może być ich, mogą być gorzej posegregowane. My mamy w przetargu zadeklarowane ilości odpadów. Jeśli one zostaną przekroczone, no to my będziemy płacić więcej, a jeśli zostaną nieosiągnięte te ilości, no to ta suma nie zostanie w pełni spożytkowana. Także jakby usługi odbioru odpadów komunalnych z tego dużego przetargu te 363 tysiące są teraz przenoszone. Znaczy, no nie na zapas. Mamy 10 milionów tak w budżecie wynikające z tych 13 zł plus środki własne na cały rok. Mamy umowę podpisaną na pół roku. No, czyli wydajemy, mamy zaangażowanych 4777, czyli no 5 milionów mamy niezaangażowanych. No, z tych 5 milionów możemy te 300 zejść i dać to na oczyszczanie miasta. Natomiast w zależności od ilości odpadów komunalnych i tego, czy wykonawca podpisze taką samą umowę bez waloryzacji na kolejne pół roku, a waloryzacja teraz powinna być w każdej umowie powyżej pół roku, no ta umowa jest na pół, to tych środków albo wystarczy, albo będzie trzeba potem je znaleźć. Na ten moment w lutym no nie mamy tu z czego przenosić, więc to jest było jedyne możliwe źródło. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Wincenty Kilian, proszę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chciałbym się dopytać, jeżeli dobrze czytam, to na te zadania budowa namiotowej hali sportowej w Łomnicy i Białej zwiększamy kwotę o 150 tysięcy własnych środków prawie. To czy może pan powiedzieć, to są jedyne własne środki, jakie na te zadania przeznaczamy, czy może pan powiedzieć w sumie, jaka to jest kwota? Miało to być zadanie z zewnętrznych środków robione. Tam 150 pochodzi z przeniesienia z Poniatowskiego i około 20 pochodzi z lokat, z zysków na tych środkach, które zostały wypracowane wcześniej. Między innymi 5 zł pochodzi z Runowa i jest przenoszone na te zadanie z boiskami. Natomiast konkretyzując tutaj odpowiedź, tak, to będą jedyne środki, które wydajemy, nie licząc tego wodociągu w Łomnicy, który był jeszcze robiony osobno. Czyli w Łomnicy został wybudowany jeszcze wodociąg wzdłuż drogi powiatowej i do niego się przyłączała tamta hala. A to będą jedyne środki te typowo gminne. No teraz na sam koniec już nie będę mógł powiedzieć, że została za darmo zbudowana. Dziękuję bardzo. Pani radna Marta Matkowska z pytaniem, proszę. Idąc z tym tokiem rozmowy, to panie burmistrze jeszcze tutaj dopytam, bo jak usłyszałam, że to jest nadwyżka z lokat te 20 tysięcy, a czy czasem planowanego tutaj remontu hangaru, ponieważ jako komisja będziemy tutaj wizytowali w przyszłym miesiącu hangar kajakarzy, który ma być remontowany, czy czasem nie pojawi się taki argument, że no tutaj po prostu uszczupliliśmy, stąd tutaj nie wystarczy. Chciałabym po prostu się dowiedzieć. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej, bo tutaj mówimy o lokatach od tych środków pochodzących, zyska z lokat od tych środków, muszą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Także jakby wykluczonym jest przekazanie tego na wydanie tego na wydatki bieżące. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, dyskusja trwa. Czy ktoś jeszcze chętny? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Głosowanie pierwsze. Zmniejsza się, mamy tutaj zmiany do budżetu. Zmniejsza się o kwotę 1000 zł wydatki na utrzymanie infrastruktury publicznej,
a zwiększa się wydatki na zakup materiałów wyposażenia do pielęgnacji zieleni na potrzeby wsi Biernatowo. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Za 16 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Poprawka została przyjęta. Kolejne głosowanie. Zmniejsza się o kwotę 363 571 zł 18 groszy wydatki na usługę odbioru odpadów komunalnych, a zwiększa się o kwotę 363 zł 571 zł 18 groszy wydatki na oczyszczanie miasta i wsi. Dodaje się punkt 13 dotyczący załącznika dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę głosować. Dziękuję bardzo. Za 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Poprawka została przyjęta. W planie przychodów budżetu na 2023 rok przenosi się kwotę 373 630 zł 62 grosze jako wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, stanowiącym niewykorzystane w 2022 roku środki ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie. Głosujemy. Za 18 radnych jednogłośnie. W paragrafie pierwszym, kolejne głosowanie. W paragrafie pierwszym po wyrazie zmienionym dodaje się wyraz uchwałą numer 58/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 roku. Głosujemy. Pan radny Łukasz Walkowiak. Dziękuję. 18 radnych za jednogłośnie. Kolejne głosowanie. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej wprowadza się zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035, załącznik nr 1 WPF. Szesnastu radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Kolejne głosowanie. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, przedsięwzięcia o wydatkach bieżących pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 363 571 zł 18 groszy. Limit wydatków w 2024 roku o kwotę 25 990 zł 46 groszy. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 389 561 zł 64 groszy. Dziękuję bardzo. 16 radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Poprawka została przyjęta. W tej chwili głosujemy cały projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035. Dziękuję bardzo. 16 radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. I kolejne głosowanie za chwilę. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Głosujemy. 15 radnych za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/118/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom. Nad projektem uchwały pochyliła się Komisja Gospodarcza, która w głosowaniu za 7 radnych jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji za 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Komisja Spraw Społecznych 5 radnych jednogłośnie. Proszę bardzo, panie burmistrzu, o przedstawienie projektu. Szanowni państwo, obecnie w gminie Trzcianka obowiązuje uchwała dotycząca sprzedaży nieruchomości, znaczy lokali mieszkalnych w nieruchomościach należących do gminy z dosyć znacznymi bonifikatami. Te bonifikaty sięgają 90% w przypadku chęci zakupu przez najemcę lokalu komunalnego, nieruchomości komunalnej, bądź też 99% w przypadku sprzedaży całości, czy ostatniego lokalu, bądź też wszystkich lokali naraz w tej nieruchomości. Chcemy z jednej strony przypomnieć mieszkańcom, najemcom, że taka możliwość istnieje, nabycia tych nieruchomości, a jednocześnie wprowadzić pewne ograniczenie, wobec czego do końca tego roku ta możliwość otrzymania bonifikaty 90 czy 99% będzie jeszcze funkcjonować. Natomiast od 1 stycznia, zgodnie z tą uchwałą, ta bonifikata przestaje istnieć. Oczywiście my w trakcie roku możemy sobie wypracować wspólnie nowy poziom bonifikaty, jeśli taka będzie decyzja. Natomiast chcielibyśmy tych niezdecydowanych zachęcić do tego, żeby złożyli takie wnioski i kto złoży wniosek do końca roku, będzie mógł liczyć na to, że jeszcze w kolejnym roku takie mieszkanie będzie na niego sprzedane. Oczywiście z puli tych mieszkań, co do których gmina zdecyduje się na sprzedaż. Bo nie wszystkimi lokalami, nie wszystkich lokali jesteśmy zainteresowani, szczególnie tych, które wyremontowaliśmy, czy które znajdują się jeszcze w nieruchomościach jakby w pełni należących do gminy. Jeśli to są ostatnie mieszkania, to bardziej chętnie, jeśli to są mieszkania wymagające remontu, też chętnie. I wtedy taka bonifikata, która sprawia, że przy 99% no zakup nieruchomości jest tańszy od samego aktu notarialnego, a przy 90% i tak jest to 6, 7, 8, 9 tysięcy złotych, co jest dosyć atrakcyjną sumą i chcemy wprowadzić jakby no punkt graniczny obowiązywania tak dobrych, tak znacznych rekompensat, tak znacznych bonifikat. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani radna Jadwiga Durejko, proszę. Czyli ja rozumiem, że jest to taki ruch mobilizujący, tak? Ponieważ zostało niedużo mieszkań. No w takim układzie właśnie co tak bodźcem było, że tak powiem. Uważamy, że ta bonifikata jest bardzo duża i po prostu chcielibyśmy wprowadzić bardziej racjonalną bonifikatę, ale dajemy sobie czas jeszcze na wypracowanie tej oczekiwanej wysokości bonifikaty. Natomiast chcemy w ten sposób przypomnieć mieszkańcom, że jest taka wysoka bonifikata i warto z niej skorzystać. Tych lokali komunalnych jest no, prawie tam 380 w gminie. Nie wszystkie chcemy oczywiście sprzedać. Jeszcze pan kierownik doda. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem dodać, że oprócz tych strat w związku z tymi wysokimi bonifikatami, jeszcze mówimy o kosztach gminy, jakie musi gmina ponieść w przypadku przygotowania sprzedaży takiego lokalu. To jest około 1500 do 2000 zł. Więc oprócz tego aktu notarialnego to jest jeszcze przygotowanie i nie zawsze najemca może ostatecznie chcieć przystąpić do aktu notarialnego. Czasami, może nieczęsto, ale mogą zdarzyć takie sytuacje, a też tak samo byś powiedział o tych aktach notarialnych, czasami też niektórzy mają pretensje, czemu ten akt jest taki drogi, tak? Mimo, że ta bonifikata jest też bardzo wysoka. Także tak chciałem dodać jeszcze. To mam pytanie tylko jedno. Gdzie jest zysk gminy tak naprawdę? W czym jest? Rozumiem, że schodzą nam w tym momencie wydatki, powiedzmy, na utrzymanie. Dobrze. Okej. Dziękuję bardzo. Znaczy się, że dajemy sygnał. Jeżeli ktoś chciałby wykupić swoje najmowane mieszkanie
a będzie takie, powiedzmy, będzie taka możliwość, to za od 1% do 10% może takie coś zrobić. Do końca roku trzeba tylko zgłosić taką chęć. Dobrze, szanowni radni, czy są jeszcze chętni do zabrania głosu? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Proszę o planszę. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 16 przez 118 przez 15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzcianka oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Za 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 60 przez 463 przez 14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nad tym projektem pochyliła się Komisja Gospodarcza. 7 radnych za jednogłośnie przyjęła pozytywnie, Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji również pozytywnie jednogłośnie i Komisja Spraw Społecznych również jednogłośnie. Przypominam, że mam nadzieję, że pan burmistrz będzie omawiał te uchwały, to od razu mamy tutaj w punkcie 9 podobną uchwałę w sprawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzciance. Proszę bardzo. Państwo, to są oczywiście uchwały wywołane zmianą budżetem, w którym to budżecie państwo przyjęli wyższą składkę dla tych stowarzyszeń, wobec czego te uchwały należy podjąć, żeby można było tę wyższą składkę wypłacić w obu przypadkach. Dziękuję bardzo. Myślę, że wszystko jasne. Szanowni radni, proszę o planszę i przystępujemy do głosowania. Za 18 radnych jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do właśnie punktu 9, czyli projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 67 przez 514 przez 14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance. Tak samo jak z poprzednią uchwałą. Myślę, że dyskusja nie jest tutaj zbędna. Proszę o planszę do głosowania. Głosujemy. Za 18 radnych jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Trzcianka. Momencik. Chociaż dwa słowa trzeba powiedzieć, bo są panowie. Szanowni radni, Komisja Gospodarcza zaopiniowała wniosek, Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu 7 radnych za jednogłośnie, tak samo Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji 6 radnych za jednogłośnie i Komisja Spraw Społecznych 5 radnych za jednogłośnie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, po drodze do Łomnicy po lewej stronie rozwija się coraz bardziej osiedle mieszkalne. Na tym osiedlu też zaczynają mieszkać dzieci, które dojeżdżają do szkoły, natomiast najbliższy przystanek mają chociażby na krzyżówce na Dużewo, w Dużewie, wobec czego proponuje się, żeby przy tym osiedlu poprosić starostwo o to, żeby na tej drodze powiatowej zlokalizować nowy przystanek, żeby autobus mógł legalnie zatrzymywać się tam i zabierać te dzieci. Częstokroć się zdarza, że on je zabierze pewnie, ale no musi się to odbywać w sposób taki zgodny z przepisami, stąd prośba, żeby pozytywnie zaopiniować tę uchwałę i przesłać ją dalej do procedowania do powiatu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Osiemnastu radnych za, jednogłośnie przyjęło projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 20/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki. Nad projektem uchwały pochyliła się Komisja Gospodarcza, która zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, 7 radnych za, Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji również za, 6 radnych i Komisja Spraw Społecznych za, 5 radnych. Proszę o słowo. Szanowni Państwo, w zmianie uległa wysokość kilometrówki, którą należy wprowadzić do uchwały o dietach radnych, tak żeby odzwierciedlała stan faktyczny obecnie obowiązujących przepisów. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio w przypadku tych uchwał dotyczących zwrotów kosztów przejazdu dla rodziców dowożących dzieci do placówek edukacyjnych. Tutaj w przypadku delegacji radnych też musi obowiązywać ta wysokość obecnie obowiązująca, czyli złoty 15. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Za 17 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Ale co, nie o to chodzi? No, pani radna, miała pani możliwość, no, trzeba było zabrać głos. Szanowni radni, zakończyliśmy, powiedzmy, blok uchwałodawczy. W tej chwili przystępujemy do następny punkt. Informacja burmistrza z działalności w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Też tak myślę, że państwo się zapoznali z przekazaną informacją. W międzyczasie od tego momentu przekazania informacji, bo ona jest do 10 lutego, to ogłoszone zostały chociażby przetargi na poszczególne zadania, które są w budżecie. Między innymi takim przetargiem, który został ogłoszony, o którym tu chyba jeszcze nie ma też mowy, jest bieżnia lekkoatletyczna. Do 7 marca będziemy czekać na wyniki tego przetargu. Do 8 z kolei poczekamy na wyniki przetargu na przebudowę skrzyżowania Mickiewicza-Staszica, które też zostało już ogłoszone. Ogłoszony również został w międzyczasie przetarg na profilowanie dróg i też już trwa, on z kolei trwa do 9 marca, natomiast do 3 marca potrwa przetarg na opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z siedliska do Trzcianki. Też już jest ogłoszony i czekamy na oferentów w tym zakresie. A propos 3 marca, to oczywiście zapraszam na obchody urodzin Trzcianki. No, potrwają one w zasadzie od pierwszego. Pierwszego oczywiście Święto Żołnierzy Wyklętych, drugiego międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o ziemi trzcianeckiej, trzeciego debata pokoleń, Trzciańska Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy Trzcianka na temat przyszłości Trzcianki, czwartego, w sobotę urodziny Trzcianki, te rozumiane jako obchody
Począwszy od złożenia kwiatów o 15.30 pod pomnikiem budowniczych Trzcianki, tutaj pod platanem, potem przejście do kościoła na mszę świętą w intencji mieszkańców dla osób zainteresowanych, a na 17.00 gala w hali sportowo-widowiskowej i tam dokonane zostanie i wręczenie sarenek trzeneckich i wpisy do księgi zasłużonych, ale też odbędzie się rozpoczęcie takiego jubileuszowego roku 75-lecia orkiestry Dęte i dlatego ta impreza jest w sobotę ze względu właśnie na orkiestrę Dęto Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, która no, będzie rozpocznie swoje świętowanie i jednocześnie liczy pewnie na prezenty tak, i koncert. A z kolei w niedzielę 5 marca już wyprzedzająco awansem troszkę Dzień Kobiet też w hali sportowo-widowiskowej. Także na te inicjatywy zapraszam, korzystając z okazji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania tutaj do pana burmistrza? To ja tylko zadam jedno pytanie, a właściwie prośbę, bo pan burmistrz na swoim profilu zamieścił właśnie informację na temat budowy ronda, żeby przerzucić to jednak na profil oficjalny gminy, ponieważ no, nie wszędzie można powiedzieć, pana profil dochodzi w odpowiednim czasie. Jakby gdzieś taka informacja łącznie z tym planem zaistniała, bo tam też się pojawiają różne komentarze, więc lepiej to wrzucić na oficjalną stronę. Miasta i gminy Trzcianka, no, oficjalnie. Promocja stara się nie powielać w ten sam dzień, czy dzień po tych informacji, które ja uskuteczniam swoim tokiem, swoim życiem to żyję. Z pewnością taka informacja też zostanie upubliczniona. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, przechodzimy do kolejnego punktu. Są to pisma adresowane do Rady. Myślę, że wszystkie pisma państwo znacie, natomiast dzisiaj właśnie to, co pan burmistrz powiedział, że w związku i zaproszenie, że w związku z 292 rocznicą nadania Trzciance praw miejskich w piątek 3 marca o godzinie 12 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się uroczysta debata pokoleń, której tematem przewodnim będzie przeszłość Trzcianki oczami różnych pokoleń. I oczywiście dostaliśmy również zaproszenie na spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami na hali sportowo-widowiskowej, które będzie się z okazji nadania praw miejskich naszemu miastu. Dobrze, to tyle tutaj akurat w tym punkcie. Przechodzimy do punktu 15. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz sołtysów. Pani radna Marta Matkowska, proszę. Chciałam złożyć wniosek, aby zakupić pojemnik na zbiórkę nakrętek przy Szkole Podstawowej nr 2. Tego typu pojemniki serduszka znajdują się już przy innych szkołach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Witold Perski. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, panie burmistrzu, ja nie jako radny, tylko w imieniu pana sołtysa Sarcz prosiłbym zabrać głos odnośnie tych planów miejscowych, które dzisiaj wycofaliśmy. Pan sołtysz prosił, aby te plany jeszcze powtórzyć, wyłączając, żeby nie łączyć planów miejscowości Sarcz z tymi planami za jeziorem, aby to wyłączyć i do planów przystąpić w następnej sesji. I aby nie łączyć tych planów, bo jak pan burmistrz był na spotkaniu w sołectwie, w ogóle nie było rozmowy o tych planach za jeziorem i te plany wyłączy, bo tam jest zasadne, aby te plany powstały, tak jak pan burmistrz powiedział, odnośnie tych dróg nie ma uregulowań i te oni nie mogą przystąpić choćby z funduszu sołeckiego, aby te drogi gruntowe gdzieś tam remontować i mieszkańcy mieliby lepszy dojazd do swoich posesji, do swoich domostw. I prosił, aby przygotować takie plany na następną sesję, projekt uchwały odnośnie tych planów sołectwa Sarcz, a te plany za jeziorem jakby odsunąć w następnym terminie. Mówię w imieniu, mnie prosił pan Krzysztof Lipiński, sołtys tego sołectwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Marta Matkowska. Tylko chciałam tutaj uzupełnić tutaj wypowiedź pana Perskiego.
ponieważ tutaj podczas początku tej naszej dyskusji, powiem szczerze, nie podobało mi się to, że zagrano kartą SIM-ów, skoro pan burmistrz dobrze wie, że SIM-y po pierwsze będą powstawały w białej, a nie w tamtej części, więc to nie powinno przyspieszać i granie tą kartą było po prostu trochę niesmaczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to są wnioski na... będą złożone tutaj na piśmie dodatkowe. Proszę bardzo, pan burmistrz. Tak, bo nie rozumiem, czy to był wniosek, zapytanie, czy interpelacja pani radnej. Bo takie komentarze, no to... Szanowni Państwo, no to ja też mogę sobie pokomentować tutaj troszkę i absolutnie nie jest łączony żaden temat z żadnym, tylko z naturalnego punktu widzenia między planem nad jeziorem Logo, a planem nad jeziorem Starcze, który mamy nadzieję Państwu przedłożyć może w przyszłym miesiącu, a może najpóźniej w kwietniu, jest ta przestrzeń, która została zaproponowana do wypełnienia teraz i siłą rzeczy. Mieszczą się tam plany związane z SIM-ami, bo mieszczą się i nikt od tego pomysłu nie odstąpił. One cały czas są w planie inwestycyjnym spółki, która została powołana do tego, żeby je zbudować. A że lokalizacje mamy dwie w tym planie, no to jest też fakt. Natomiast nikt nie odstąpił od planu budowania społecznej inicjatywy mieszkaniowej nad jeziorem Sarcze przy ulicy za jeziorem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest ktoś chętny do zabrania głosu, do złożenia wniosku? Nie widzę. W takim razie, szanowni radni, zamykam sesję dzisiejszą. Dziękuję bardzo.